szczęśliwych 7 tygodni życia młodych tygrysów w Opolu? Tak, matka jest bardzo dobrą matką, zajmuje się tygrysami fantastycznie. Widzimy, że od razu, to jest pierwszy poród, od razu przeszła do roli matki i opiekunki. Instynkt bardzo silny, ale musiała też w swoim ogrodzie, skąd pochodzi, czyli ze Żlina, musiała tam podpatrzeć, jak to się robi. Dba o swoje potomstwo fantastycznie, wyprowadza je nawet na spacer w tej chwili. Tak jak wcześniej bała się o nie i jak tylko jeden zaczął się ruszać i przeszedł do boksu obok, to natychmiast szła za nim, brała go w zęby i wnosiła do gniazda. W tej chwili wyprowadza je na spacer, to znaczy bierze w zęby i wynosi na okulnik, jeśli sam nie chce wyjść. Czyli każe mu się oswajać z przestrzenią. Ja na świeże powietrze, na słońce, wie, że to jest dla zdrowotności, tak, witamina D i tak dalej. Śmiejemy się, bo jeden z nich jest takim wędrowniczkiem bardzo aktywnym i on sam wszędzie chodzi. Natomiast pozostali jego bracia nie byli aż tak bardzo aktywni. Stąd na początku mama była o nie spokojna, natomiast troszczyła się o tego jednego, który ciągle gdzieś chodził i go cap i z powrotem do gniazda, a w tej chwili odwrotnie. Te, które tak są niechętnie, żeby za bardzo chodzić i wychodzić na zewnątrz, to bierze je w zęby i wynosi na dwór, na słońce, żeby tam właśnie sobie siedziały, chodziły i czerpały z tych dobroczynnych promieni słońca, no i ze świeżego powietrza. Pewnie wszyscy chcieliby się dowiedzieć, jak wyglądał ten poród, ale wiemy, że rzeczywiście to, jak tu powiadano, ciemność przy tym porodzie i dopiero sygnał, że się narodziły. Tak, my celowo zrobiliśmy boks zupełnie uszczelniony, ciemną folią, żeby była ciemność, żeby samica, to jej pierwszy poród, żeby samica czuła się bezpiecznie. Ona natychmiast z tego skorzystała, weszła do tego boksu, zajęła go i oznaczyła oczywiście, że to jest jej. No i po dźwiękach poznaliśmy, że już są, że się urodziły. Tych 7 szczęśliwych tygodni życia młodych tygrysków, to też ważne działania ze strony pracowników zoo, no bo też trzeba te zwierzęta zabezpieczyć. Jak wygląda taka codzienna praca, jakie elementy zostały wykonane, a jakie przed nimi, no bo pewnie szczepienia i tego podobne rzeczy. Odrobaczania i szczepienia to jest specjalny program, który pilnuje się w odpowiednim czasie, w odpowiednich tygodniach, tak. Podobnie jak to się robi u naszych zwierząt domowych, to od koordynatora z programu jest doradca weterynaryjny, który przygotowuje specjalne informacje właśnie dla wszystkich uczestników programu, hodowli, jak ma wyglądać ten program odrobaczania i czym odrobaczać i program szczepienia, czym szczepić. W odróżnieniu od naszych zwierząt domowych, tu się stosuje wyłącznie szczepionki inaktywowane, czyli z nieżywymi drobnoustrojami. Ponieważ no, to są koty dzikie, one zupełnie inaczej reagują niż te nasze domowe. Wszystkie zwierzęta w ogrodzie zoologicznym są właśnie szczepione takimi szczepionkami. Ale to jest sprawa u nas naszej służby weterynaryjnej. Natomiast jeśli chodzi o opiekunów zwierząt, to głównym zadaniem było to, aby zachowywać się cicho i spokojnie. I podawać najlepsze gęsy matce tutaj. No to skoro pan o kęsach mówi, to ile tygodni one powinny pozostawać przy mleku matki, a od kiedy zaczną być tymi drapieżnikami walczącymi o mięso? One już przechodzą, to jest płynny taki okres, kiedy one zaczynają zmieniać karmę. W tej chwili są cały czas na mleku matki i zaczynają już pobierać również to, co je matka. Matka im tam zostawia trochę, żeby one też mogły przyjść i troszeczkę tego popróbować, co je mama. Jak będziemy widzieli, że one zaczynają już jeść, to będziemy oczywiście zwiększać te porcje pozostawiane dla młodych. Aż zupełnie już nie będą karmione mlekiem matki i będą dostawały wyłącznie to samo, co dostaje matka.
Krzysztofie, na koniec chciałem zapytać jedno. U nas mamy amury, natomiast czy w świecie tygrysów te tygrysy mogą się mieszać wewnątrz gatunkowo? No bo też wiadomo, że do ogrodów zoologicznych te kocięta za jakiś czas, to pewnie będzie ileś miesięcy trwało, trafią. Czy amury mogą być tylko z amurami, czy też z innymi tygrysami, których jest przecież kilka podgatunków? Nie. Nie miesza się absolutnie tygrysów. Mieszane podgatunki tygrysów, czy nawet gatunki tygrysów uważane są za hybrydy i są wycofywane z hodowli. Nie prowadzi się żadnych hybrydów w ogrodzie zoologicznym. Jeśli już się to historycznie zdarzyło, wtedy jest absolutny zakaz rozmnażania i czekanie, aż wymrą naturalną śmiercią w ogrodzie zoologicznym. Natomiast w naturze? W naturze nie zdarzają się krzyżówki amurskich tygrysów z innymi, bo są bariery geograficzne, także tutaj nie ma takiej możliwości. W ogrodach zoologicznych czy w hodowlach, zwłaszcza jeśli chodziło o cyrki, robiło się takie krzyżówki, niestety. Od tego się odchodzi, bo odchodzi się już od cyrków, a w ogrodach zoologicznych zajmuje się wyłącznie czystymi podgatunkami tygrysów, czego pilnują koordynatorzy danego gatunku. Czy są już ogrody zoologiczne, które ustawiły się ze swoimi młodymi damami, które będą czekać na naszych dżentelmenów? To nie zależy od nas, od ogrodów zoologicznych, tylko zależy od zespołu koordynującego ten gatunek, koordynującego program dla tego gatunku. Czyli to koordynator ze swoim zespołem wskaże nam miejsce, gdzie mają iść te nasze samce, z jakimi samicami, w jakim zoo mają się połączyć. Tak jak mówiłem wcześniej, tu chodzi właśnie o tą bioróżnorodność genetyczną populacji. Chodzi o to, żeby populacja była zdrowa. Jak ma dużo różnorodnych genów, wtedy jest duża szansa, że nawet jak przyjdzie jakiś chorobotwórczy czynnik z zewnątrz, to ta populacja sobie poradzi.